Jeśli szukasz dobrej oferty hipotecznej, to właśnie ją znalazłeś. W biurach Polskiej Credit Union oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Poszczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. A jeśli nie masz czasu, to skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego, a pracownik Credit Union przyjedzie do Ciebie. Polish Credit Union. To ma sens. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym, uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga, dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, łącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Oddajemy głos Bogdanowi Poprawskiemu, który przedstawi Państwu kolejne ciekawe informacje z wydarzeń sportowych, jakie odbywały się w Polsce i innych krajach. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kąciku sportowym i na pierwszy ogień piłka nożna. Bayern Monachium pokonał na wyjeździe Schalke 04 Gelsenkirchen aż 3-0 w drugiej kolejce Bundesligi. Wszystkie bramki strzelił nie kto inny jak Robert Lewandowski. Nic dziwnego, że Polak został bohaterem tym razem całej Bundesligi po tym spotkaniu. Dodajmy, że w pierwszym meczu nowego sezonu pan Robert strzelił 2 gole, a Bayern zremisował wtedy z Hertą Berlin 2-2. Pod wrażeniem występu Roberta Lewandowskiego był także jego nowy kolega klubowy, Filipe Coutinho. Brazylijczyk nazwał Polaka prawdziwą legendą i wspaniałym piłkarzem. Powiedział tak: dopiero rozpoczynał moją karierę w Bayernie i widziałem jego umiejętności na treningach. Minęło kilka dni, a już zobaczyłem, jak kompletuje hat-tricka w Bundeslidze. Trochę o lekkiej atletyce. Ostatni przystanek regularnego cyklu diamentowej ligi przypadł na Paryż. Chociaż wynik 3 minuty 31,95 sekundy dał Marcinowi Lewandowskiemu dopiero 10 miejsce, to ten rezultat jest nowym, wspaniałym rekordem Polski. Świeżo po przylocie z Paryża Marcin Lewandowski sięgnął po złoto krajowego czempionatu na dystansie również 1500 metrów. Na tym nie koniec o startach Polaków. Rozpoczynający sobotni miting diamentowej ligi w Paryżu konkurs kulomiotów nie przyniósł dwóm polskim reprezentantom nadzwyczajnych wyników. Rekordzista polski Michał Haratyk pchnął na odległość 21,34, co wystarczyło do wywalczenia czwartej pozycji, a Konradowi Bukowieckiemu wynik 21,20 dał dopiero siódmą lokatę przed nowym członkiem czołówki światowej, Luksemburczykiem Bobem Bertemessen. Zdecydowanym zwycięzcą na stadionie w Charletti został mistrz świata, Nowozelandczyk Tom Walsh, który posłał kulę na odległość 22 metry i 44 centymetry. Jest to najlepszy rezultat nowozelandzkiego miotacza w tym sezonie, sygnalizujący, że Walsh przymierza się do obrony wcześniej zdobytego w Londynie tytułu mistrza świata za kilka tygodni w Katarze. Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk przyjechali do Radomia wczesnym przedpołudniem prosto ze stołecznego lotniska. O dzień wcześniejszy wieczorny start w konkursie diamentowej ligi w Paryżu oraz wczesno poranna podróż do Polski nie wpłynęły jednak na sportową dyspozycję polskiego eksportowego duetu kulomiotów.
Panowie już w pierwszej serii pchnęli ponad 21 metrów. Najpierw Haratyk osiągnął 21-18, a później Bukowiecki wysunął się na pozycję lidera z wynikiem 21-25. Bukowiecki poprawił się jeszcze na 21-70. Rozkręcał się również Haratyk. W piątej próbie pchnął 21-45. Do końca zmagań koncentracji nie stracił Bukowiecki. Na pożegnanie z kibicami popisał się pchnięciem na 21-83 i zdobył złoto. Brąz wywalczył z wynikiem 20 metrów i 2 cm Jakub Szyszkowski. Skoro już mowa o mistrzostwach Polski, najciekawszą konkurencją był bieg na 400 metrów kobiet. Poziom Polek jest tak wysoki, że poziom finału Mistrzostw Polski odpowiadał poziomowi finałów największych zawodów na świecie. Drugi raz mistrzynią Polski na 400 metrów została Iga Baumgart-Witan, poprzednio w 2017 roku. Aż cztery zawodniczki pobiegły poniżej 52 sekund, mimo mocnego wiatru. Zwyciężczyni uzyskała 51,46. Anna Kiełbasińska, która była druga, poprawiła o 0,06 rekord życiowy na 51,51. Trzecią była Justyna Święty-Ersetycz, 51,63, a czwarta Małgorzata Holub-Kowalik, 51,92. Wyniki lepsze niż podczas ostatniego wydania zawodów Diamentowej Ligi. A teraz tenis. W poniedziałek ruszył ostatni turniej wielkoszlemowy US Open. Z ciekawostek, najlepsza polska tenisistka Iga Świątek trenowała przed turniejem z samą Naomi Osaką, liderką światowego rankingu i obrończynią tytułu na Flushing Meadows. Panie umówiły się na wspólny trening na Twitterze. Turniej US Open poprzedziły trzy polskie sensacje w Ameryce. Zacznę od Huberta Hurkacza, który miał magiczny tydzień w Winston-Salem w północnej Karolinie. Został on pierwszym od 1982 roku polskim singlistą, który zwyciężył w turnieju ATP. Wtedy, w 1982 roku w Chicago, triumfował Wojciech Fibak. Hurkacz pokonał w finale najwyżej rozstawionego Francuza Benoît Paire w trzech setach. Zwycięzcą w deblu został również Łukasz Kubot, który w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo ograli amerykański duet Monroe-Sandgren. To było pierwsze zwycięstwo Kubota w tym roku w turniejach ATP. Trzecie zwycięstwo w USA zupełnie nieoczekiwanie wywalczyła Magdalinet, która pokonała Camille Giorgi w trzech setach i wygrała turniej WTA w Nowym Jorku. To drugie zwycięstwo turniejowe Polki w karierze. Udało się również Kamilowi Majchrzakowi, który wprawdzie przegrał decydujący mecz eliminacji US Open z Białorusinem Ilią Iwaszko, jednak został dłużej w Nowym Jorku i doczekał się dobrych wiadomości. Po wycofaniu się Kevina Andersona i Kanadyjczyka Milosza Raonicza znalazł się w głównej drabince. A na zakończenie wpadka dopingowa. Amerykańska supersensacja sprinterska znalazła się w tarapatach. Najlepszemu obecnie sprinterowi na świecie, Christianowi Colemanowi, grozi dwuletnia dyskwalifikacja. Coleman już trzy razy unikał badań antydopingowych. Specjalistów sytuacja ta wcale nie dziwi. W końcu trenuje ze znanym koksiarzem Justinem Gatlinem pod okiem innego podejrzanego trenera o nazwisku Tim Ho. Krótko, wojna z dopingiem w sporcie trwa. I tyle na dziś, drodzy Państwo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.